Ale ci ludzie idą do tego Lombardu i myślą, że dzięki temu im się lepiej żyje, bo z bomby dostają takie 6 tych stów i tak dalej. To jest w dupę błędne koło dosłownie. Oni za każdym razem muszą 10% oddać. Rozumiesz to? No ja no nie patrz kurwa, bo co, i tak odbiorę, kurwa, bo czym będę jeździł? Ty nim jeździsz? No a co? Sam dzwonek kurwa kosztuje, kurwa. Całą zimę. Handlarz na jakimś tym. Kiedyś były takie giełdy. Przychodziło masa handlarzy, wystawiali się z całym złomem, jaki się da. I tak ci wkręcali te bajki. Zobacz, co ja tu nie mam. Dosłownie to jest jeden z tych ludzi, co nam kiedyś wciskali ten towar. Spartiatik! Obejrzmy to. I znowu ci sami ludzie. Obejrzeliśmy 10 odcinków łącznie już wszystkich znamy klientów? Weźmy rower, ku czwartku. Mam rentę, teraz odbiorę, no. No weź, proszę cię, 6 dych mi jest potrzebne, no kurwa, jasne. Rower. No mój. Od tego się zaczęło. Kurde, co zawsze, damkę tą. Weź, no kurwa. A dzisiaj co jest? 22 mam rentę. No odbiorę, szyf tam i te, i telefon, i to, i łańcuszek. No. Weź, no kurwa, no gdzie mam iść, kurwa? No co tak klniesz, cały czas klniesz. Nie klnę. No, po starej znajomości, Kuba. Czy ja go tu zmieszczę? Zmieścisz. Skąd wiesz? No, bo wiem. Przynieś go? Kurde, ciężko, no damka moja, no. Ten z pierwszego odcinka? No. No. Do kiedy mówisz? Na ile? 22 mam rentę. No i to jest za ile? Za parę dni. Co? Tydzień. No, no to na tydzień. I odbiorę, kurde, i łańcuszek i wszystko, bo tam mam. Że gdzieś tu wyda... Ale ci ludzie idą do tego Lombardu i myślą, że dzięki temu im się lepiej żyje, bo z bomby dostają takie 6 tych stów i tak dalej. To jest w dupę błędne koło dosłownie. Oni za każdym razem muszą 10% oddać. Rozumiesz to? Więc chłop za każdym razem co miesiąc ma coraz i coraz mniej. W dupę, to prowadzi do tego, że on w końcu będzie po prostu bezdomny chyba, tak? Na pewno. Znaczy no, tam łańcuszek i to... To jest dosłownie syzyf. No wiesz, nie problem, ale rower to z miejscem, wiesz, bo my mamy ciężkie ja miejsca. No weź, Kubuś, kurwa. A ile kasy potrzebujesz? 6 dych. 6? A 5? No niech będzie 5, chuta. Wniosek go. Dasz radę? Dam. To da. Ja się nie rozkaszą, bo ty mówisz, że 6 zł musi tylko dopłacić, to gówno jest. Tylko, że on przyszedł po 60 zł i za ileś tam dni, na ileś dni mu jest to potrzebne, to dla niego 6 zł to piechotą nie chodzi. Rozumiesz? Dla nikogo nie chodzi, ale dla niego to tym bardziej. To zobacz sobie. Że no to jest ciężka sytuacja w dupę. No kto normalnie idzie do Lombardu, przecież tam masa ludzi przychodzi po dychę, dwie dychy. W dupę popijewszone to jest. Ja drzwi otworzę. No. To jest podatek od pogadania z gościem. No ta, no to już też do tego doszedłem, że to jest taki psycholog dla nich bardziej niż żeby pożyczyć. I tak samo myślą ci, co biorą kredyty w Prowidencie na RSO 300, bo są zadowoleni, że Prowident daje im hajs ten sam dzień bez żadnych wymogów. No tak, tak. To jest, znaczy się z Prowidentem to jest jeszcze gorsze, bo tam dużo więcej trzeba oddać. Tutaj to... Plus taki, że te 10% niby, ale no jak oni potrzebują 10-20 zł, żeby przeżyć, no to, że oni muszą potem oddać niby tylko 5 zł więcej, to jednak nie jest takie hop-siup. No bo w dupę, oni walczą o 10 zł, dosłownie się o to biją. Także ciężka sytuacja. Oni potrzebują nachlania. Niestety. Nie zastanawiać, czy oni mają aż tak mało siana, czy po prostu wydają na głupoty. No nie wiem, no często tu widzowie piszą, że oni na alko lecą albo gorsze rzeczy. No może tak w sumie być. Witam na Pilex. No to prawda, to prawda. Odbiorę w czwartek. Kiedy to będzie jeszcze drugi? O, szydełko mnie zmieni. On nie ma czasu, kurde, wiesz? Mam takie, kurde, eleganckie... Nie wiem, co byś tam dał, nie? Poślizg. No jedno, no nie patrz, kurwa, bo co, i tak odbiorę, kurwa, bo czym będę jeździł? Ty nim jeździsz? No a co?
Weź, proszę cię. Sam dzwonek kurwa kosztuje, kurwa. No. Ale to trzeba odkręcić. Wstał całą zimę, kurwa. Handlarz na jakimś tym. Kiedyś były takie giełdy. Przychodziło masa handlarzy, wystawiali się z całym złomem, jaki się da. I tak ci wkręcali te bajki. Zobacz, zobacz, co ja tu nie mam. Dosłownie to jest jeden z tych ludzi, co nam kiedyś wciskali ten towar. Wiesz, do czego ten rower się nadaje, nie? No dobra. Powiedzieć ci szczerze, na dobra, co się nadaje? Dobra, dobra, kurwa. Patrz. Ja wiem, kubusie. Ale czy mam jeździć, kurwa? Przecież i tak odbiorę go i tak. No. Odbiorę go, kurde, no, potrzeba mi, kurde, to co zrobić, żeby nie przyszedł tutaj, jakby nie potrzeba było. No dawaj, kurde, chodź, nie zostawiam. Nie masz nic innego, żeby zostawić? No nie mam, kurde, co, mam postać i telefon oddać, kurde, telefon jest tu. Kurde. No nie mam, kurde, odbiorę w czwartek go, kurde, no. Tydzień czasu. Nie oglądałem, bo jeszcze odbywalał ta wartą. To czekaj, ja sobie go... Dobra, dobra. Bo ja w grę nie grałem nigdy. Ja dam radę, ja dam radę. Dobra. Czwartek, kiedy to 22 jest, Kuba? W czwartek chyba, nie? Popatrzysz na kalendarzu. No to jest piątek. Piątek. No. Piąt. No, 22 odbiorę. Kurde, no nie chce mi się chodzić pieszo, kurde. Jak do matki, kurde, mam taki kawał z środka miasta zapierniczać, wiesz. Aż... Siema, Machoń. Elo, słucham se w robocie. Mam nadzieję, że mnie zabawisz do 22. Machoń, chętnie cię zabawię do 22. Jak teraz na mnie ciężko będziesz zapieprzał, a potem wpłacisz mi te pieniądze. Poczekaj. Ty rowerem nie jeździsz. Jeżdżę. Nie jeździsz. A jak pijany jestem, to nie jeżdżę. To czyli nie jeździsz w ogóle. Czy co? Czyli w ogóle nie jeździsz. A kiedy jestem trzeźwy? No dlatego mówię, w ogóle nie jeździsz. Dobra. Brzmi rozsądnie, no i git. Piszemy, chodź, Kubuś, dziękuję ci bardzo z góry, bo załamał. No widzisz? Widzisz, o to mi chodzi, o to błędne koło, on mu za to dziękuje, on myśli, że no przyszedł i nie wiadomo co, on się cieszy, że mu dali te pieniądze, ale to tak naprawdę jest w dupę błędne koło, coraz to gorzej będzie i gorzej, ja pierdziel. Wiesz, to się tak wydaje, właśnie, że on mało mu odda i wystarczy, że przynajmniej raz nie kupi wódki między jedną wypłatą a drugą i już to nadrobi tą stracone pieniądze, ale czy on da radę się powstrzymać, widzowie? No i to jest właśnie walka z samym sobą cały czas. Co z tym dolatą, kurwa, się ma, nie? Nie przeklinaj. Przepraszam. Ej, wiesz co, Kuba? No. Ale generalnie ja nie przeklinam, wiesz? Tylko nie wiem dlaczego, kurde, dzisiaj mi tak napadło. Ty nie uwierz przeklinasz? Mi. Nie. Rzadko kiedy. No, rzadko, rzadko. No. Robert dolatał, kurde, napisz tam mi już. Mówię, kurde, jak kurde, no za mało. Tacy ludzie są w stanie wydawać po 40 zł dziennie na piwo, do tego pewnie wódka na weekend. Fajki, to się nie dziwię, że nie mają. Bo dwie dychy muszę... Kuba, ja bym nie przyszedł, wiesz, ale w sklepie jestem winny dwie dychy, kurde, i muszę oddać... Gdzie w sklepie dwie dychy? To jeszcze gdzieś na zeszyt można wziąć u nas? Dwie dychy na przystanku, ona mi zawsze daje, Borowiakowa, taka moja tam stara... otwarte jest jeszcze? No, na przystanku, stara znajoma. No, obok Orła, tak? No. Myślałem, że ten sklep już nie istnieje. Jak nie? Cały czas ja tam chleb kupuję, wiesz, ile tam chleb kosztuje? 6 zł. To dużo czy mało? Dużo! W dobie gniewa, kurde, no co ty? No ale dobry pewnie. No. To ja muszę jeszcze zdjęcie zrobić. A o ja pierniczę, no tak. Ktoś to zobaczy, ten żołnierz. Kuba, nie, weź, nic nie mów lepiej. Kuba, a co? Od się? Razu do lutowej powinieneś go zaprowadzić. No. Kupię sobie teraz, kurde. Teraz za ten. Panienka u mnie mieszka, nie płacę, nie będę płacił tyle za światło, bo ja wszystko elektryczne mam, wiesz. Kto u ciebie mieszka? No moja piękna, kurwa, niech sobie się wyprowadzi. Wcześniej gdzie mieszkała? No gdzie? Na Łąkowie, przecież ma swoje mieszkanie. A teraz mieszka u ciebie? A teraz u mnie, kibelek. Nie przeklinaj! Czemu mieszka u ciebie teraz? No bo jej się spodobało, nie wiem czemu. No a myślałem, że cały czas nie mieszkasz. Co ty? Przecież kurde, jak dostałem ile już lat mam mieszkanie? 3 lata. To wprowadziła się i nie chce się wyprowadzić. Jezus, kibelek, słaby. Kurde, na miejscu, łazieneczka jest. No ale to jest twoja kobieta, tak? Jesteście razem. No takie rzeczy oglądasz, wtedy dopiero wiesz, jak jest w tym kraju, rozumiesz to? Takie rzeczy, nie jakieś suche statystyki. Nie? No, tam już trochę jest. No, rozumiesz, to chyba normalne, żeby razem mieszkać, czy nie? Nie, ja nie chcę, żeby ona ze mną mieszkała.
A mówiłeś jej o tym? No a co, ile razy? Codziennie. I ona mówi, że zostaje. Że nie wyprowadza się i co? Ja mówię, wyp***le cię zaraz, mówię, przepraszam, że przeklinam. Zaraz za drzwi wystawię, kurde, to co masz i ten, bom. Tu masz umowę? No, dzięki. Dzięki, Kuba, kurde. 22 odbiorę. Wszystko, nie? Kubuś, to mówisz, że w piątek jest 22, nie? No chociaż mam kalendarz w domu. Fildankę. Cześć. Nara. Dzięki, Kuba, nara. No ciężka sytuacja. A to jeszcze ten duży, ten pierwszy chyba, nie? No. Co to jest, widzowie? On się będzie zacinał lekko. Jak? Pad będzie się, lewa gałka się zacinała leciutko, nie? Nieraz przy graniu. Czyli padzik uszkodzony. No. Ja miał. Chodzi jutro, bo pojutrze. Jeszcze go odpalić. Gierki jeszcze mam. Jaki? Jeszcze jakieś klawiatury, coś tego. Klawiatury używane nie. Znaczy, no, takie używane. Nie używane, to z palety. Ale w pudełeczkach? W karcie? Nie. Taka luzem, no. No to mamy te klawiatury, ciężko się sprzedają, wiesz? Tak. Jakby jeszcze była oryginalnie zapakowana jako taka powystawowa, nowa. No. To okay. Tak, nie? Ile byś chciał za niego? Nie wiem. Kurczę, ten padzik uszkodzony, zaraz zobaczymy jaką. Sobie trochę, a wybacz, ciągle mam za głośno. Musisz podłączyć, bo jestem zalogowany tam. Czekaj, gierki ci przyniosę. To mogę jeszcze coś włączyć, nie wiem, FIFA starą czy coś, to sprawdzić sobie jak działa. Znaczy to na spokojnie, czekaj. Najpierw wycenimy go, czy w ogóle będzie zainteresowany. Ale Xbox One, on jest ogólnie tani. Widziałem w MediaMarkecie, czy tam w Saturnie, czy w tych innych sklepach. To nowy kosztuje ile? Mniej niż 1000 zł chyba, taka konsolka. To ile on to weźmie? Chyba, że to jakaś nowsza wersja, że on jakiś taki, jak się to mówi, slim? Ty, ale nie, czekaj, te slim były tańsze? Nie pamiętam, jak to wygląda w tych konsolach. No ale to jest, nie wiem, no mniej niż 1000 zł kosztował nowy z padem. Ale chyba to jakaś promocja też była. Nie? Dobra. Saturn istnieje? No nie pamiętam, jak się te sklepy nazywają. Ja jestem dziadek, wiesz o co chodzi? Sprawdzę tego pada, czy coś z niego to było. Będzie, czy nie bardzo. On był rozbierany? Tak. Jak nie ma Saturna od kilku lat? Aha, no. Czuję. Jest taki ten, nie? No, skoro niektórych... wiesz, co to jest, to znaczy, że jest. W grach to może być problem. No. On nawet poza skalę wychodzi. Tak? Masz takie kółeczko. A to na czym sprawdzasz? No taki program mamy, wiesz, sprawdzania padów. Przeskakuje, no. No. Ta jest okej, okay, nie? Że się kręci. No. A to jak okay, kręcę, to jest tak... Okej. Wiesz. Zacina, no rzeczywiście. No to tego pada, ja na wagary chodziłem do Saturna, z tego pamiętam. Także sama konsola, nie? Dobra. Z boksy teraz chodzę. To jest One, zwykły One, nie? Tak. To jest ta pierwsza część. Pierwsze wydanie, znaczy. Zastał mi w głowie. 2015. Myślałem, że dalej istnieje. Trochę ma, nie? No już. 2015 wyszedł Xbox One? One, zwykły One. To jest stary niż PS5? To jest ta pierwsza część. Pierwsze wydanie, znaczy. Xbox One. Cześć, to jaki jest najnowszy Xbox? Jak się nazywa najnowszy Xbox? Jaki istnieje w tym momencie? Series X. Aha, racja. Był taki, no tak. Rzeczywiście zapomniałem. Czyli dlatego ten był taki tani, jak go widziałem. Albo to był już tamten. 2015. No już ja trochę. Myślałem, że ten jest to. Witam Black Blue. 200 zł. Tak jeśli konsola jest sprawna, to 200. Sprawna jest, możesz włączyć, bo ja nie wylogowywałem się z tego. Nie restartowałem go, nie? Do ustawień fabrycznych. Myślałem, żebyś zobaczył sobie jak działa, nie? To mówię, nie będę się wylogował. Z PS4 się musisz męczyć, a co? Gówniane jest PS4? Nie męczę? Dobrze, bo znaczy, to ten pierwszy, nie? Tak. Znaczy dzisiaj na nim grałem FIFA. Spoko, aktyw, spoko. No tak jakby dopiero teraz się włączyła. No to się sporo. Wróciła się w ogóle? Teraz jest. A chodziła, słyszałeś, nie? Coś tam no, chodziło. To nie działa jednak. Prądu, to wiesz, może będę za to się załączył albo coś. No, nie wiem, teraz jest. Bo jak go włączysz, to on tam jeszcze chodzi, nie? Przez chwilę, nie wyłączysz. On nie jest sparowany z tą konsolą na pad? Nie, bo ja mam innego, wiesz? To jest oryginalny. I tego dobrego sobie zostawiłeś. Tak. No bo jak będę miał, a ja z tatą FIFA zawsze grałem, to wiesz. No Allegro widziałem, że tam tylko jeden pad był, dlatego zostawiłem tamtego sobie. Tam jest chyba jeden, no. No, może chcesz obsłużyć. Czemu chłopy zawsze gadają, że grają? Na tym jeszcze dziś albo dziś używałem,
O co tam biega? No chodzi o to, że sprawny i że cały czas używa, wszystko działa, wkręca bajkę, żeby dostać więcej po prostu. Innych. Pewnie tego nie odpalał od 200 z 5 tymi lat. wszystkimi grami mógłbym ci zrobić. Bo Tak? tak naprawdę to nic nie warto. To kosztuje 200 zł z tyloma grami. FIFA. Nie wiem co to jest. Nawet nie wiem co są za gry. FIFA tylko znam. Te. Jedynie A, to kiedy. jest GTA chyba. Dobra. Teraz tutaj jest coś warte, to by No. było do zestawu. No to też już jest takie 10-15 zł u nas, nie? To za ten komplet mógłbym ci zrobić 200. O, wtedy Jeszcze by pasowało. 20. A to ci mogę oddać. To nie chcesz tego. No i za tą Nawet po 200. piątkę. Dwieście 200 zł, złotych. bo to FIFA 22, No, no, no. 21 to ciężko już jest sprzedać. FT2 Za 4 ile jest, ktoś to a kupił, Overwatch w to jest tak dupę jak mówisz, nie? używane? No. Czyli co, 200 by tu robili na sprzedaż. Sprzęt, który ma prawie 10 lat, używany, to go nie kupi nikt więcej niż 300 zł. Czy kupi ktoś? W dupę. Już ten, no bo ten padzik jednak No ja wiem, ciężko no. będzie się na nim. No może coś tam się pogra, ale. Czyli co, 200? Dobra, jest to wy. Same te gry sprzedałby za 340 zł. Co ty pieprzysz? Chyba w Wietnamie. Co ty w dupę gadasz? Jak konsola w 2015 roku, on te gry by sprzedał same za 340 zł na nią. I zaraz mi powie, że PS2 kosztuje 2000. Ciężko No. będzie się na nim. No może coś tam się pogra, ale. Czyli co, 200? Dobra, jest to wy. Okej, okay, to od razu ja robię te fabryczne, niech się zrobią. I co teraz mówisz? Ale tak się zastanawiam, widzowie, bo ja ogólnie jak już mam jakiś stary sprzęt, to nie lubię. Ja lubię go sobie tak zostawić i może z tego kiedyś odpalę. Wiesz o co mi chodzi? Na przykład ze starymi telefonami tak mam, że po prostu nie ma sensu dla mnie sprzedawać tego za 5 dych stówę. Po prostu sobie to, no, kierowniczka, wiadomo. Tak, ma to sens. Nie lepiej sobie zostawić takie coś, może sobie kiedyś odpalisz. Czy się pieprzyć z tym wszystkim? Nawet nie wiadomo, czy to w ogóle pójdzie. No nie wiem, no. Widzowie, jak uważacie? Dzięki, Dymiar, za 9 lat. Witam. Ale jeszcze coś tam masz na sprzedaż. Tak, chcesz takie Aha. coś? A, jakiś wentylator, tak? Tak. Podzespołów do kompa takich, no, nie biorę. Nie wiesz. Żadnych. Dobra. A może bidony sobie No znaleźć tak, ogólnie. pewnie. Bidony? Właśnie też Takie, tak co? myślę. Nowiutkie. Przydadzą ci się. O nowe? Nowiutkie? No znaczy nowe, no nieużywane. Nie były używane? Nie. Susi? Możesz sobie pomachać. Tutaj nawet jest metka, nie? Skąd te Fajne. bidoniki? Tu jest metka nawet od tego. Ja kiedyś. Ja mam PSP, PS2, PS3, ale to ja mam tak, żeby mieć. No ja też mam jeszcze PSP. Chociaż nie wiem, czy było. Nie wiem, kiedy ja to ostatnio włączałem. To się może popsuć od samego leżenia? Chyba może, nie? Jezus Maria. Nie wiem, kiedy ja włączałem PSP. Patrzyłem, to Kiedyś jedno 15, sprzedałem, bo 20 miałem dolarów, nie? dwa. Czy wy z tego pili, nie? No. Czyli to jest jeszcze taki ustnik, tak? Tak. Aha. Ale ja kupiłem PSP w czasach, kiedy ono kosztowało mniej niż, chyba tam 7 dych, 6, 7 dych, ja to kupiłem już jak było stare, to teraz to już jest antyk. Ty. Kolega zawsze zostawiał sobie kolejny raz. Czyli po prostu taki. Lekko susi lagu. Ile chcesz za nie? Zbyt się No wiem. przywiązuje do przedmiotu. Ile wziął? 15 zł? Grałem w płatną. Za dwa? Za Coś parę jeden. znam. No niby wyglądają jak nowe. Ten taki już gorszy, nie? No tamte Bo to fajniejszy, musisz, ciekawszy zobacz, jest. odkręcić. I tu No, tak sobie trafić z no. Vinta, to ci tu lata. Ale Ten po jest co fajny, bo taki sobie jest, kręcasz tylko taką, używany? nie? No. Także dwie dychy mu musi dać za nie. Za dwa. No szczerze mówiąc to Gonił tego mnie, nie trzeba chcesz. chyba. No, nie. A na Nie tamtego musi. dwie dychy dasz? Dlatego bym dał dwie dyszki, no. Dobra. No bo ten Ale taki gościu, no ja konkretny mało jest, nie? grałem. Umyć go A tylko nawet gdzieś pod dobrze, ćwi... bo okurzony tutaj jest. No. I na siłkę spoko, nie? Fajne, nawet ćwiczyć Nie można. słychać mnie? No. No wiem, pieprzyć to. Luj z tym. Mutuję się, wyłączam kamerkę, restreamuję YouTube'a 24/7. Tantelek. Czyli co, tego sobie zostawiasz? Jak nie chcesz go, chyba że za piątkę 25 i są twoje. Okej. Ona tamta konsolka No. jest troszkę tak jakby zakurzona. Nie wiem, ja tam napisałem chyba w opisie też. Bo nie rozbieraliśmy tego, nie Ej, czyścimy takich kupuję rzeczy. konsola. No. A te Series X mają co do siebie, że one A chyba łatwo ten kurz ile łapią. Bo to? zawsze jak ktoś do nas przychodzi używany, to 600 zaraz coś. ci pokażę. Ale śmiga?
Wszystko działa, no. Cichutko chodzi, nie chodzi jakoś głośno czy coś. Ale, no to naklejki dwie. No, tak, to widziałem właśnie. No, zobacz, jak to wygląda w środku. O, to jest stacja, ją widziałem, no. Ale one nie są chyba drogie, nie? Dzisiaj ku tak, ale najpierw horror collection. Ale padzik trasz. Jest, no kurczę, nie, to nie jest jakieś zajechane. I to jest ta lepsza wersja, czy gorsza z tych dwóch? Igierka. Nie, to nie wygląda. Igierki to ja nie chcę, jak chcesz to możesz. Ona jest w zestawie. O. Także. A lepsza, okej. Okay. Musisz ją wziąć. Dobra, bo starego sprzedałem już. Ciekawe, za ile kupię. Odkupywać nie będę, bo gorzej wyjdę. A kabel jest? No dam ci ten twój HDMI, bo nie ma. Ja już tam zmieniłem cenę na 1400. Tak. Prowizja Allegro, to jeszcze te 50 zł mogę ci urwać. 1350. No i super. 1350 używa na ta konsola. Dobra cena, czy gówniano kupił, jak myślicie? Ty, PS5 nie kosztuje mniej więcej tyle? Lepiej kupić to, czy PS5? Drogo się wydaje. Nie wiem. Co, chcesz ją włączyć, sprawdzić? Nie, no, paragon mi dać, tak, jakby coś no, nie było. Paragon, tylko jakby coś było nie tak. Tak. Przyjeżdżasz i oddajesz. Daleko do was nie mam. Ten to też bym zjadł. Zostawik. No. Galaxy A34. O, kurde, no, bo cię boję czasy. Wczoraj pan był go odebrać? Przedwczoraj? Jak? Przedwczoraj? Nie. To teraz jakoś pan był go odbierał chyba. 2 tygodnie temu. No ale potrzebuję, bo zastrzyki. Jakie zastrzyki? No, na kolano biorę. Tabletki, wszystko drogie. Tak, oby zawsze. Tak było. Ile? Wszystko. W sensie, szkoda, że musi, ale lepiej, żeby brał na leki niż na... Wiadomo co. 300 zł. No, 9 odbiorę na miesiąc. 300 te leki wszystkie kosztują? Tak, jeszcze muszę dołożyć. Aha. No, bo ja biorę na kolano i na zakrzepicę. Właśnie na zakrzepicę takie drogie. Nie są refundowane. No. Dlaczego? A czemu nie są? No, skąd ja mogę wiedzieć? Co ty piszesz? Ja się o stołki kurwa nie refunduję. I za każdym razem ten dobrze, że ten telefon mam. Gdybym nie miał, to pi***et. Nie byłoby skąd. Do piachu by było. No to zrobimy te 300. No zawsze 300. No i to jest problem tych ludzi. On się cieszy, że ma telefon, który zastawia za 300, po czym go odbiera za 330 i każdego miesiąca minus 3 dychy i tak się wzbiera kula śnieżna, w końcu go przygniecie. Rozumiesz to? Ja pierdzielę. To jest problem. Problem duży tych wszystkich ludzi. Nie? 300? Tak, 300. No dobra. On z sieci był jakiejś wzięty? Jak? W jakiejś sieci pan go wziął, tak? To Play jest. No niestety, cyfra. Ale karty ale jak odbiera telefon, co miesiąc no pan jakoś... płaci za niego jeszcze? Tak, tak. Dobrze, że go mam, bo kurczę metr. Teraz się skończy, kurczę metr. Może przyjdzie tutaj. No i tak teraz umowę każdą robimy na 36 dni z góry, nie? Jak coś. Znaczy, przypuśćmy, ja bym wziął tydzień. I na miesiąc, nie? To nie ma różnicy, bo no, umowa jest na 36 dni. Wiem. Chodzi pan po tygodniu? Mówił ten drugi. A, myślałem, mówi, że pan jeszcze... A, nie. On przecież mówi, że niedawno był z tym samym telefonem go zostawił. Ten drugi mówił. Ja wtedy też zanosiłem i... To było 2 tygodnie... Raczej przed regularny tym, klient. Jak to się mówi. Przed wypłatą. A mówi, i tak na 36 dni napiszemy i tak. No to mówi. To tam zaraz tylko podpis. Tak. Klasycznie. Jaki to jest ten wzór? Samsung Galaxy. Znaczy mi chodzi tu, ten. Z? Z. Ale tapetę ma pan fajną. To pana kobieta? Tu, nie, to jest po prostu z tego, jak to się mówi. Z internetu. Znaczy, no to nie z internetu, bo ja w Google weszłem i... Jezus, Syzyf. I sobie pan pobrał tapetkę. Kobiety w tym, jak to się mówi. Bikini. Bikini, no i tam mi się podobała. Ja wiem, że tak. Wszystko działa. Yes. Także 9 i tak przyjdę i to będzie podwyżka. To. Mamy 13, jeszcze coś na jakieś 150 zł mają dać. 150 zł? Portfel się nie zamknie. Nie. Dziękuję, miłego dnia. Proszę bardzo, wzajemnie. Portfel się nie zamknie, takie dostanie te.
Co to jest? Słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę